Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i kontynuujemy naszą rozgrywkę w Hearts of Iron 3. W ostatnim odcinku, jak pamiętacie, rozlokowaliśmy sobie wszędzie artylerię. Zajęło nam to pół godziny, ale dzięki temu nasze jednostki są 5% powiedzmy mocniejsze. To znaczy nie no, mocniejsze to źle powiedziane. Mają bonus 5% z powodu połączenia różnych dywizji, czy tam różnych brygad. O, to są brygady. Okej. Jak widzicie, mamy tutaj możliwość wprowadzenia nowych praw i ja to sobie chyba przejrzę za chwilę. Jeśli chodzi o politykę, to na pewno wprowadzimy sobie... Czekajcie, gdzie to było? Tu. Nie tu. O, ekonomię wojenną, dzięki której mamy 25% więcej tutaj potencjału przemysłowego. No i oczywiście są też skutki negatywne, bo na przykład dostajemy mniej pieniędzy, ale pieniędzy mamy bardzo dużo. To jest akurat bardzo dużo z mojej perspektywy, więc nie potrzebujemy pieniędzy. I cóż, i tutaj mamy same tak naprawdę dobrodziejstwa, więc ja sobie tutaj to wprowadzę oraz wprowadzę też... Gdzie to jest? Tutaj zmienię sobie tą armię na jednoroczną. Nie będę zmieniał na dwuroczną, dopiero zmienimy na trzyletnią armię. Ja sobie wprowadzę w tym momencie. Widziałem też, że jakieś technologie mi się chyba zbadały. A, te zostawimy. Na razie niech będzie tak, jak jest. Też widzę, że niedługo te cztery będą już gotowe. I kończy się też produkcja naszych dywizji motorowych, o, dobra. Czyli tak, ja chciałbym teraz zbudować może trochę konwojów. Mogą się przydać później. Tak myślę. A może na razie to zostawię. Ale na pewno jest jedna rzecz, którą chciałem zrobić i to w tym momencie poczekać trochę z budową tych dywizji, bo mamy tutaj już dwie gotowe i trochę polepszyć sytuację, jeśli chodzi o ulepszenia naszych tutaj brygad. I teraz prawdopodobnie będziecie mogli sobie zobaczyć, że tutaj zwiększa nam się procent ulepszenia, kiedy wszystkie dywizje będą już gotowe. Przełączymy z powrotem na produkcję. Okej, zbadało nam się coś i Hindenburg oczywiście się rozpadł. Ja sobie za chwilę rozlokuję to, tylko zobaczę, co tam w tej technologii nam się zbadało. Czy ja potrzebuję tego na kolejny poziom? To jest to, tak? No, w sumie potrzebowałbym. Chciałbym to mieć, tak. Więc to sobie zostawię jeszcze. Blitzkrieg też niedługo zostanie całkowicie zbadany, co jest dobrą sprawą, bo Blitzkrieg zawsze fajnie mieć. Oczywiście ten poziom mnie nie satysfakcjonuje w najmniejszym stopniu, no ale co zrobić? Teraz tak, zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, gdzie jest mało jednostek. Tu jest mało jednostek. Oczywiście tutaj też chciałbym rozlokować kilka, bo Niemcy zanektują sobie tutaj Czechy i Słowację. Ja będę starał się oczywiście do nich dołączyć, ale gdyby mi się to nie udało, to zawsze mieć jakąś drogę ucieczki, więc tak. Wrzucę sobie jedną taką dywizję tu i jedną taką dywizję, powiedzmy, gdzie tutaj jest mało tych dywizji. Tu jest mało. Okej. Ściągnę też tą dywizję, powiedzmy, tu. I z Warszawy wrzucimy ją tu, niech będą trzy. I za chwilę sobie to wszystko połączę w jedną armię, czy też jeden korpus. Mam nadzieję, że nie zapomnę tego zrobić. Na razie się tym nie będę zajmował. Pilsowski generał. Okej. Co teraz? Ja oczekuję... bardzo, bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, jest blisko. I jeszcze Blitzkrieg.
tym się dalej będzie badało. Ja kawalerii w sumie nie chcę tak naprawdę mieć. Kawaleria jest mi niepotrzebna. Chyba. 38. W sumie... Nie będę tego teraz badał. Tam jest niepotrzebne. 1982, no fajnie, nie powiem, fajnie. Blitzkrieg. Jeszcze poczekam, aż mi się to zbada. Okej, jest zbadany. On oczywiście poleci za chwilę na górę, niech leci, niech się bada od nowa. Na którym on teraz jest roku? Na 36, no fajnie. Czyli mamy mniej więcej zrobiony Blitzkrieg. A ja zobaczę jeszcze, czy mamy, jeszcze nie mamy, czego potrzebujemy. Lekkiej artylerii, czyli tego. Jeśli to mi się zbada, to już będę mógł sobie budować zmotoryzowaną piechotę, co mnie bardzo cieszy. A ja zobaczę, jak wygląda sytuacja naszych ulepszeń. 50% powiedzmy, że ta jednostka ma, nie tutaj, tutaj powiedzmy, co tutaj jest. To tutaj jest 62, karabinki się update'ują. Okej, to wszystko wygląda na... zorganizowane fajnie. Tutaj widzę, że Niemcy też się zbroją. Czy ja mogę już wypowiedzieć wojnę? Nie mogę. 68 i 0 powiedzmy. Mamy neutralność. Oczywiście jeśli ona będzie bliska 0, czy też równa 0 nawet, będę mógł wypowiedzieć wojnę Litwie. Nie wiem, czy to się stanie szybko. Chociaż wiecie co, ja może wycofam tych moich szpiegów. Gdzie są moi szpiegowie, cholera? Nie tu. I to też skasuję i wyślę je na ich na Litwę. Gdzie jest Litwa? Tu jest. Bo Litwa pewnie nie będzie się tak bardzo broniła przed szpiegami, a będzie łatwiej ją... Ops, nie to chciałem. To, okej. Okej. Myślę, że to będzie znacznie łatwiejsze. A może nie? No ciekawe. A dobra, myślę, że się jakoś uda. Razem z innymi rzeczami, takimi jak na przykład produkcja dobrych rzeczy. O, ale już widzę, że potrzebujemy coraz mniej tutaj punktów przemysłu. Także jest w porządku. Powiem wam, cieszy mnie to bardzo. Bo im lepsze wojsko, tym chyba... lepiej. Widzę, że możemy coś sobie już wyłożyć na naszą mapę. Gdzie tu jest mało jednostek? Tu jest, a to jest górska, więc ja nie wiem, czy ja chcę górską. Cholera, dobra, wiem, że się zbadało. Tutaj wrzucimy. I może w tym momencie ja sobie to połączę. Czekajcie. O, tu sobie damy pyk. Gdzie to ja jeszcze wrzucałem? To jest niepodłączone. Ok, to sobie damy do 9 korpusu. Tutaj nic nie było, tu nic nie było. A w sumie mogę to zrobić inaczej. Bo to są wszystkie chyba te dywizje. Tak, zgadza się. To damy tu. Pierwsza dywizja też damy tu. I to też damy tu. I ten korpus wrzucimy do Armii Wschód prawdopodobnie. Czekajcie, Armia, znaczy Wschód, Zachód. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Także pyk, Armia Zachód. Okej. I wszystko jest chyba ogarnięte w tym momencie. Jak wygląda sytuacja z dyplomacją? Jest blisko, powiem wam, jest blisko. Jesteśmy bardzo... I w tym momencie powiem wam, że prawdopodobnie jeśli zapytamy Niemców o wykupienie licencji, to oni się bardzo chętnie zgodzą, dlatego ja chciałbym na przykład, aby nasi koledzy dali nam, co oni nam by mogli dać? To jest też dobre pytanie. Na tym etapie to chyba nic za bardzo, bo ich armia nie jest na razie taka mocna. Wiecie co? Kawalerii nie chcę na pewno.
Inżynier, ale zmechanizowaną, to bym chciał na pewno. Ale to się potem zrobi. Dobra, nie będę teraz kombinował. Zrobimy to później, jak tam szpiedzy. Czekajcie, wywiad. Jeden szpieg. Cholera, mam mało szpiegów u nich. Chciałbym mieć 10 maksymalnie, ale zobaczymy jak... Ops. Japonia została przyjęta do osi. Ja jestem już bardzo blisko dołączenia do niej. No cóż, zobaczymy co z tego wyniknie. Technologia. Dyplomację nie będę już kompletnie ładował, bo mam jej aż nad to. To zablokujemy, to zablokujemy. Nie, tak zrobimy. I teraz powinienem mieć więcej szpiegów. Trochę, w każdym razie. Jak wygląda Litwa? Czekajcie. Jeden szpieg, zero szpiegów. Pięknie. Czy chcę 10... Zostawimy. Zostawimy to tak, jak jest. I co ja mogę teraz zrobić? No teraz mogę czekać tak naprawdę, chyba aż tu mi się wszystko zbada. Tu mi się wszystko wyprodukuje. Widzę, że znowu update'y technologii są kontynuowane. No trudno się dziwić, skoro ja produkuję stary sprzęt, a potem chcę go ulepszać. Tutaj 34 model. Widzę, że haubica też jest uzupełniana. 92%. Za chwilę powinno się wszystko ulepszyć. Dobra, mamy artylerię na 5 poziomie z modelem z 36 roku. No i tak jak mówiłem, tutaj się wszystko... bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, to idzie na górę w takim razie. To idzie na górę. Co ja tu mogę zrobić? Teoria. Mamy strasznie słabą sytuację, jeśli chodzi o teorię. Jest grudzień, więc 38 to już nie jest nic szczególnego. Co mi tu jest potrzebne? To by mi się przydało. To też pójdzie na górę. Czy ja chcę artylerię uzupełniać? Może na razie zostawię? Nie wiem, wiecie? Nie wiem, po prostu nie wiem. Zostawiamy tak jak jest i... gdzieś to się wrzuci. Powiedzmy, że to się wrzuci tutaj. Bo jak spojrzymy na mapę terenu, to tutaj są wszędzie płaskie, czyli tam równiny. Tutaj są... Tu jest las, tutaj będzie ciężko się przebić tymi czołgami, oni mają zmotoryzowane, ale myślę, że to mi nie będzie potrzebne. Tak naprawdę powinienem patrzeć chyba, co dzieje się tutaj, bo to jest najważniejsze. Chciałbym też w sumie zaatakować Rumunię, ale to mi strasznie wydłuży front z ZSRR i to by było dosyć przykre. No nic, może powinienem skupić się najpierw na Litwie, którą mógłbym zaatakować, jeśli oczywiście moja neutralność byłaby znacznie niższa. No cóż, jedziemy dalej. Co się wydarzy, nie mam pojęcia. To mogę pozamykać, nie jest mi to potrzebne na razie w żaden sposób. Mógłbym jakieś samoloty sobie w sumie wyprodukować. Produkcja nie idzie pełną parą tak naprawdę. Chociaż już jest nieźle, bo upgrade'y są zrobione. I tak patrzę sobie, że wszystko... No, powiedzmy, że jest ok. Jest styczeń, to oznacza... Wiecie, co to oznacza? Po pierwsze mamy badanie, które jest do przodu, więc to już mi jest niepotrzebne na razie. Po drugie mamy nowych ministrów. Oczywiście teoretycznie, bo w praktyce nie wiem, jak to będzie. Wydaje mi się, że jest ich trochę więcej, ale... kontrwywiad, tutaj zwiększenie. Zostajemy przy tym. Zostajemy przy tym. Przy tym też zostajemy. Przy tym też zostajemy. Co tam jeszcze? Przy tym też zostaniemy. Dobra, nic nowego widzę, że się nie stało. Niestety. Mamy wielką manifestację. Plus 2 dostaliśmy do poparcia. Widzę, że
u nas rządzi PSL tak naprawdę, który jest bardzo za aliantami, czy tam jest demokratycznym rządem. No niestety muszę ich zmartwić, bo my jesteśmy już prawie w osi. Prawie, to nie znaczy, że jesteśmy. Oczywiście znowu w neutralność. Musimy czyjąś neutralność obniżyć, czy tam naszą obniżyć, a zagrożenie czyjeś zwiększyć. Nie wiem, czyje tak naprawdę, bo Litwa nie wydaje się dobrym kandydatem do takich przedsięwzięć. Nie chciałbym, żeby była taka sytuacja po prostu, że Niemcy na mnie napadną, mimo tego, że jestem praktycznie idealnie do nich zbliżony. No ale cóż, będę się bronił. Japonia, widzę, że już tam działa. Czekajcie, Japonia tu już coś działa. Co ona zrobiła? No tutaj już widzę, aneksja była. Pięknie, pięknie. Okej. Tak trochę nie bardzo mam co robić w tym momencie, bo nie mogę wysłać szpiegów. Muszę zwiększyć ilość szpiegów. To jest chyba jedyna opcja. Oficerów na razie mam mało. To mnie martwi. Nie powiem, że nie. Muszę obniżyć prawdopodobnie sobie tutaj trochę badań. Zrobię to w ten sposób. Mam nadzieję, że to jakoś wystarczy. Ile my tam dostajemy tych szpiegów? Czekajcie. Wolni. Fajnie, że jest napisane. Tu może będzie pisało. 0,41 każdego dnia. Czy to wystarczy? Czy to wystarczy? Powinno. Dobra. Tam mi się coś zbadało, z tego co pamiętam. Nie wiem co. Coś na dole pewnie. Jedno z tych. Okej, coś mogę rozlokować. Czekam, aż mi się to odblokuje, wtedy już by było znacznie... Ups, coś mi się zbadało. Co jest? Co to jest w ogóle? Co to jest? To jest chyba to. Okej, jak wygląda sytuacja z tym? To mi jest... Czy to mi jest potrzebne? Nie. Nie. No to nie, dobra, zostawię chociaż. Albo nie, to też się skasuje, wtedy będę miał mniej projektów. To niech się zbada i wtedy się zastanowię, co zrobić dalej. To sobie rozmieszczę. I rozmieszczę to gdzieś, powiedzmy... Czekajcie. No, w lesie się łatwiej bronić, dobra. Tutaj. Jak uzbiera mi się 5, to sobie kolejną zrobię. Kolejny nie dywizjon, korpus, o korpus, to się korpusy nazywają, Boże. Okej. I to mi się wszystko zbuduje. Jak to mi się wszystko zbuduje, to ja postaram się zacząć budowę innych już dywizji, które będą miały tylko i wyłącznie zmotoryzowaną kawalerię, znaczy kawalerię, piechotę. I mógłbym zacząć też budować inne rzeczy, ciekawsze. Tak jak więcej czołgów, bo czołgi są potrzebne. Szczególnie jeśli będę miał wojnę z Niemcami. A już jest 38 rok, także... Co tym się zbadało? Czekajcie, bo zagadałem się i nie wiem. Czy tam jest do czegoś potrzebne? No w sumie niekoniecznie. Wolałbym to wymienić teraz na coś. Tu mi się bada. To może centralne planowanie. Jestem cholera do tyłu teraz z każdą cholera technologią. Cholera. O Boże. Dobra, zrobimy może... Ups, economic boost. Fajnie, fajnie. Nie mogę się zastanowić. Damy sobie to, powiedzmy. Zmechanizowane.
będą jednostki bardziej efektywne. Widzę, że Chiny i Niemcy też działają. Pięknie, pięknie, pięknie. Zajumały sobie Austrię. Pięknie. A Japonia zajumała sobie część Chin, chyba. Czy to już było? Nie pamiętam. Strach się przyznać, ale nie pamiętam. A czy jakiś... wow, co tu się porobiło? Co tu się porobiło? Kolejne jednostki do rozmieszczenia. Czekajcie. Tu są dwie, tu są dwie. Są gdzieś... No, jest tu jedna. Dobra, to będzie tu. Okej, tu mi się wszystko fajnie bada. Jak wygląda dyplomacja? Nie mogę się niestety... wiedzieć. Chciałbym Niemcy, tu są Niemcy. Musi być poniżej 25. Okej, niech będzie i poniżej 25 w takim razie. Czy to się zmienia w ogóle? Zmienia się, ale tak wolno, że aż strach się bać, powiem wam. No cóż, widzę, że sobie nie ugram nic na tym terenie. Na szczęście buduje mi się całkiem sporo tych dywizji i to mnie dosyć cieszy, bo im więcej, tym lepiej. Szczególnie, że tutaj jest tego za dużo chyba, mam takie wrażenie. Do Gdańska coś wrzucę. Jest cztery, jeszcze jedną. Ja w sumie za chwilę będę mógł już budować te inne jednostki i one będą znacznie bardziej wydajne w boju. Mam taką nadzieję. No, zapomniałem oczywiście obsadzić tej granicy. Pięknie po prostu. Dlatego teraz będę... fajnie. Tylko tu są cholera góry. Czekajcie, co to jest? Blitzkrieg 3. Czy to jest Blitzkrieg, który jest? Nie. To nie Blitzkrieg. Coś mi się tutaj... tu mamy 40 rok, jest pięknie. Także to mamy już zrobione na wystarczający poziom. Co by tu jeszcze zrobić? To zostawimy. To na razie nie chcę szwerpunkt. To bym chciał. I tu sobie rozmieścimy, chociaż tutaj są cholera góry. Nie podoba mi się to za bardzo, ale już skoro... tak, to niech będzie. Więc myślę, że to by było na dzisiaj na tyle. Jeśli wam się podobało, oczywiście możecie subskrybować mój kanał, możecie też dać łapkę w górę. Jeśli wam się ten filmik podobał, oczywiście zapraszam też do oglądania innych moich serii, bo mam ich tam trochę na tym moim kanale. Więc tak, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.